Jakie są trzy największe polskie miasta? Londyn, Dublin i Chicago. Elo z Baru Sztok Polska. Ja witam Was w 44. odcinku drugiej edycji 50 sztosowych koktajli. I od razu taki komunikat, ogłoszenie parafialne. Po tym odcinku robię sobie króciutką przerwę, bo pora odpocząć we Władysławowie. A skoro już jesteśmy przy wietrznych miastach, to warto zaprezentować Wam koktajl, który jest rodem z Chicago, czyli tego wietrznego miasta, takiego najbardziej popularnego, Chicago Fizz. O samym koktajlu dużo Wam nie powiem, natomiast warto jest sobie tutaj trochę przybliżyć tą grupę koktajli, czyli właśnie kategorię Fizz, bo jak można ją określić? No, albo możemy powiedzieć, że to są sourery z dodatkiem wody gazowanej, albo kolinsy bez lodu z białkiem. No, chcemy jak chcemy, ale tak naprawdę są to Fizzy, bo jest to oddzielna kategoria, która kiedyś, zwłaszcza na początku XIX wieku, w przełomie, połowie, kiedyś tam obok, była bardzo popularna, ale teraz coraz mniej. Jednak my jakoś weszliśmy w te sourerki, albo sourery, albo kolinsy. U nas nie ma nic pomiędzy. A szkoda, bo to są naprawdę bardzo fajne koktajle. Ale wróćmy do naszego bohatera. Pierwszy raz w publikacji pojawił się w 1914 roku, a to za sprawą Jacquesa Strauba. Ale koktajl ten bardzo szybko zyskał popularność krajową. I tak z Chicago na przykład powędrował sobie do Nowego Jorku, do bardzo wtedy znanego baru w hotelu Waldorf Astoria. Natomiast po prohibicji koktajl ten trafił do wora z wieloma innymi recepturami, do wora koktajli zapomnianych. I tak my od czasu do czasu sobie odkrywamy takie rzeczy. Ja też staram się pokazywać Wam odkryte na nowo receptury, więc tutaj już nie ma co mówić, tylko trzeba Wam pokazać, jak się robi Chicago Fizz. Zapraszam. Chicago Fizz to koktajl wstrząsany, który potem dopełniamy wodą gazowaną. Dlatego najpierw shaker, do którego wlewamy po kolei 30 ml starzonego rumu, 30 ml porto, 15 ml soku z cytryny, kapeczka, bo takie 5 ml syropu cukrowego, mając na względzie, że dodaliśmy sporo porto, które jest słodziutkie. I białko. Białko z kurzego jaja, 20 ml, żeby nam się powstała tutaj pyszna, fajna pianka. Przy Fizzach ważne jest to, żeby najpierw fajnie, energicznie koktajl wstrząsnąć bez lodu, a potem jeszcze energiczniej i jeszcze dłużej. Wstrząsnąć go na lodzie. Tyle chyba wystarczy. Natomiast ile byśmy nie wstrząsali, to też nie do końca o to chodzi, bo tutaj trzeba znać dwa takie triki. Pierwsza rzecz jest taka, aby szkło, do którego oczywiście nie dodajemy lodu, było zmrożone. Druga jest taka, że kiedy przelejemy naszą mieszankę, odczekajmy troszeczkę. Dajmy troszeczkę się koktajlowi rozwarstwić. Zobaczymy sobie wtedy, że nasz płyn z takim ciele bardzo ciekłym, płynnym opadnie na dół. Natomiast pianka, która oczywiście też będzie właściwie ciekła, ale nie aż tak, bo będzie taka chmurkowa, będzie u góry. Tutaj już widzimy właśnie, że się nam koktajl rozwarstwia, także my sobie chwilę odczekamy. Wy oczywiście tego nie odczujecie czasowo, tylko Konrad zrobi takie wrzzz. Jak widzicie, trochę odczekaliśmy i teraz widać tą różnicę w piance oraz płynie. Tutaj jeszcze mamy taką niezdecydowaną grupę płynową, ale ją już sobie zignorujemy. Nasza mocno nabąbelkowana woda gazowana idzie do góry, znaczy do dołu, a mamy nadzieję, że suflecik pójdzie do góry. Zobaczymy, co się z tym wydarzy.
trochę rozlałem, trochę się rozlało. Ja nie jestem jakimś super specem od fizów, ale kumacie, o co chodzi. Zapewne im dłużej bym wstrząsał, tym ta pianka byłaby jeszcze fajniejsza. Tylko, że mi się już teraz rozlatuje. Hihi. No dobra, kochani, Chicago Fizz ode mnie specjalnie dla was. Teraz pora sprawdzić, jak smakuje przez bar. Wypiłem samą piankę, ale jest przepyszna. Naprawdę super koktajl. Pozwolicie, że ja tutaj troszeczkę przetrę. Nie przejmuję się zbytnio, gdyż ponieważ, tak jak mówiłem, potrzebuję trochę odpocząć. Fantastyczny koktajl. Delikatny, orzeźwiający, chmurkowy. Rum i portow zgrają są przepięknie. Sok cytryny, syrop cukrowy to jest tylko składnik do zbalansowania, żeby mieszanka była słodko-kwaśna. No i oczywiście białeczko, żeby nam zrobić tą przepiękną piankę. Ale to jest dobre. Polecam wam serdecznie. Moi drodzy, jeszcze raz wielkie dzięki, że byliście, jesteście ze mną, oglądacie. Subskrybujcie, jeżeli tego nie robicie, łysą główkę, oglądajcie więcej filmików. Sprawdzę, że nie mam wąsów. I tak jak mówiłem, trochę mnie nie będzie, ale niedługo Władysławowo czeka na mnie. Ja wam oczywiście zostawiam więcej inspiracji w postaci mojej książki. Opis będzie... Link będzie u dołu. Przepraszam, ja już jestem myślami gdzie indziej. I bardzo dziękuję i do następnego mieszania.